Hej, cześć, cześć, ja nazywam się Galik, a to jest kolejny odcinek, co gramy w Thief Daddy Shadows. Dawno sobie nie graliśmy w Thiefa. Na moim Facebooku obiecałem jakiś czas temu, że tego Thiefa będę kontynuował, więc go wstawiam. I tak, chodzi o to, że generalnie, może wiesz, dlaczego nie nagrywałem Thiefa. Może inaczej, odnośnie tego, dlaczego nie nagrywałem, na pewno dam wam znać w jakimś osobnym filmiku. Już nad tym się zastanawiałem, może dzisiaj coś nagram, takiego mojego vloga, niekoniecznie, może po prostu audiologa. Zobaczymy, jaka to forma będzie. Aczkolwiek nie grałem w tego Thiefa, na razie się zatrzymam, żeby tutaj po prostu pogadać i wyjaśnić kilka spraw, albo będę po prostu grał bardzo ostrożnie. I nie grałem w tego Thiefa... Powiedzmy, w Thiefa nie grałem z tego względu, że miałem problem z save'ami. I musiałem na dobrą sprawę wszystko od początku lecieć. Udało mi się jednak w necie znaleźć... Jakiś czas temu właśnie zacząłem od początku grać sobie, doszedłem do jakiejś tam misji, dosyć daleko. I jednak znowu te save'y mi przepadły, bo miałem reinstall Windowsa, jakiś niespodziewany. I po raz kolejny mi te save'y przepadły, no i musiałem zacząć się bawić w szukanie jakichś zapisów gry w internecie. Udało mi się znaleźć tą misję, w której akurat się znajdowałem wcześniej. I wyszło na to, że... jestem w stanie kontynuować serię bez męczenia się z całą grą od początku. A że przytulisko jest właściwie jedną z ostatnich misji, to też mi to ułatwi zadanie. I teraz tak, ja sobie już przeszedłem kawałek tej misji. Jest to... z tym, że trochę inaczej to rozegrałem. Bo może pamiętacie, jak w odcinku poprzednim albo jeszcze wcześniejszym, tutaj właśnie podszedłem ze świecą do tego stołu, aktywniłem. Położyłem tą świecę na tym stole i nagle mnie ten koleś, który tam jest, złapał. I to zdecydowanie pogorszyło całą sytuację. I właściwie od razu zostałem wybudzony z tego jakby stanu i powróciłem do teraźniejszości, bo w chwili obecnej znajduję się w przeszłości. Więc tak na dobrą sprawę, w tym momencie ja już położyłem tą świecę tam, na tym stole i teraz mogę sobie gdzieś tam wędrować dalej. Sprawa jest też taka, że ja już zrobiłem jedną rundkę, czyli o, tu mieliśmy taką małe zadanie, znajdź buteleczki krwi Lauryl w piwnicy i wrzuć ją do rury wpływowej. Tak to zrobiłem, użyj tak. Okej. Czekaj. Gdzie? To nie właściwie miejsce. O! Tą koszulę też już spaliłem. Znalazłem jedną z zabawek, o których mówiła Lauryl i zaniosłem je we właściwe miejsce. O, i właśnie, ja już wykonałem to jedno zadanie, czyli znalezienie tego pamiętnika w wieży dziecięcej i go spaliłem w kosnicy. I teraz mam za zadanie znaleźć surowicę rozkładu w salach zabiegowych i użyj jej na plamach krwi na strychu. Czyli muszę... Niestety nie... Chodzi o to, że ja już nagrałem jeden odcinek. Z tym, że nie nagrał mi się dźwięk, bo coś spieprzyłem po całości i w ustawieniach actiona coś się pozmieniało, nie nagrało dźwięku. Niestety ominęła was ta część, kiedy zdobyłem dziennik Lauryl i spaliłem go w tym miejscu. Jest to tak jakby jedna część, powiedzmy, tego questa, no ale już... Nie mam znowu save'a, żeby się w to bawić, musiałbym od początku, bo leciałem na szybkim zapisie, cały czas sobie zapisywałem i musiałbym od początku lecieć tę misję, już mi się nie chce znowu tego przechodzić, więc no, będę od tego momentu, gdy znowu się cofam do tego, do przeszłości i tym razem muszę po prostu znaleźć tą surowicę w salach zabiegów i użyć jej na plamie krwi na strychu, żeby też zmazać wspomnienia związane z tą dziewczynką tutaj w tym miejscu, bo gdy wiedźmę ją zabiła, no to tam krew została na podłodze. I teraz tak, generalnie muszę sobie zobaczyć mapę. Tak jak mówiłem, no to quest, już wiecie, co mamy do zrobienia. Tu mam mapę. Sala zabiegów jest gdzieś tutaj. My jesteśmy w kostnicy. Ojejku. Mamy znaleźć tą surowicę i wyczyścić tą plamę. Strych jest tutaj. Aha, strych jest w tamtym. Dobra, już mniej więcej wiem chyba gdzieś strych. No dobra, musimy znaleźć tę salę
zabiegowe. Musimy znaleźć tę... te surowice. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odnośnie moich planów jeszcze, po przejściu Tifa trójki planuję kupić czwórkę. Myślę, że w przyszłym miesiącu to mi się uda zrobić. A jak dostanę wypłatę z pracy i sobie kupię Tifa, on kosztuje 20 zł, z tego co patrzyłem, to nie powinno być jakiegoś problemu. Nie wiem, czy dobrze idę. Nie wiem, czy... Mam wrażenie, że niekoniecznie. Ale zobaczymy. A, gdzieś chyba jest jeden z tych cieni, bo oni wydają takie... Te cienie wydają takie dziwne dźwięki. Okej, fajnie gdybym wiedział, gdzie są te sale zabiegowe. Tu są cele. Na pewno. Ale czy to coś ma wspólnego z tymi salami zabiegowymi? To niestety nie wiem. Możliwe, że jednak, że dobrze idę. Okej, na razie się przyłączę na ten tryb. Bo nie tym, on jest, to wszystko jest takie oddalone, że ciężko się patrzy na to. Okej, chyba widzę tą surowicę, to jest to, całkiem możliwe, że to jest ta... ta buteleczka. Muszę do niej jakoś podejść. To nie powinno sprawić jakiejś dużej trudności. Aczkolwiek po to są dwóch tych gości, jest tak. Jakby to podejść do tej butelki. Spróbujmy może w ten sposób. On się patrzy w tamtą stronę. Ale ten się patrzy chyba w moją. Nie jestem do końca pewien. Wydaje mi się, że mnie zauważy. Jestem pod wrażeniem. Okej, mam tą surowicę rozkładu. Teraz musimy się udać na strych. Okej, my jesteśmy... sale zabiegowe, jesteśmy mniej więcej tutaj. Tu jest do wieży dziecięcej, piwnica. Musimy iść do poczekalni. Do poczekalni chyba wiem, jak się dostać. Ta misja jest mega creepy. Jest to chyba jedna z najdłuższych misji w tej grze. Strasznie się długo z nią męczę. Generalnie Tifa nagrywałem już 2 lata temu. Więc sporo minęło, sporo się pozmieniało w moim życiu. Powiedziałbym, że na lepsze. Na spokojnie, na lepsze. Na pewno chcę stworzyć taki wyjaśniający wam filmik, dlaczego mnie nie było, tylko nie wiem, jak to do końca ubrać w słowa jeszcze, żeby to nie brzmiało jakoś tak specjalnie, nie wiem, patetycznie. Te dźwięki mnie przerażają, szczególnie w słuchawkach, ale chyba nie jest tak źle. Nie, bo tu nikogo nie ma. Okej. Tu jest poczekalnia. I tu jest jakaś winda. Pytanie, gdzie ta winda prowadzi? Wydaje mi się, że... O, idzie tamten koleś. Wcześniej go nie było. Ale gdzie jestem? Bo to poczekalnia nie jest. Przenieśli nas do wieży dziecięcej, chyba będą musieli zrobić miejsce dla wszystkich pacjentów. Drept mówi, żebym tyle nie płakała, bo to złości panny Artur. Pytanie, czy to jest na strych?
To wszystko wygląda tak strasznie dziwnie. Archiwum. Wydaje mi się, że przeszedłem na około tak i jestem gdzieś tutaj. Ale głowy sobie nie dam za to uciąć. Tu coś jest. O, jest podpisane. Wieża dziecięca, więc jesteśmy w wieży dziecięcej. Czyli jesteśmy tutaj. Strych jest tam, czyli... Tam jest jeszcze jakaś tabliczka. Chciałbym ją zobaczyć, ale raczej nie jest to w chwili obecnej możliwe. Na strych mamy iść gdzieś tędy. Zobaczymy. Okej. Zakładam, że to jest poczekalnia. Świetlica. No to można po to świetlica i poczekalnia to chyba jedno i to samo. Okej. Na strych od razu idzie się na prawo. Dobra, spróbuję. Bo generalnie tu jest jakiś taki balkon. O, widzicie, tu są schody. Znaczy, przepraszam was, tu jest drabina. I ta drabina gdzieś prowadzi. Tu jest jakiś balkon. O, widzicie? Czy tutaj ta wiedźma ją zabiła? Nie, to chyba nie tutaj. Niestety to nie tutaj. Kostnica. Strych, jak wejść na strych? Nie wiem, czy nie sprawdzę tego w internecie, bo znowu będę tu biegał i się męczył. Wieża dziecięca. Tu z tego, co się orientuję. Nie ma strychu. Wiecie co, ja sprawdzę sobie w internecie, gdzie jest ten strych, bo ja będę się tutaj kręcił i kręcił i nic z tego dobrego nie wyniknie. I będziecie tylko czekać, aż Karlik znajdzie odpowiednie miejsce. Mam wrażenie, że kręcę się tutaj w kółko. Już od dobrego czasu. No na pewno się kręcę w kółko, bo to byłem, ale... To jest ta kostnica. Dobra, zaryzykujmy. Przed... Nie! Strych. Dobra, ja sobie sprawdzę w internecie, gdzie jest to miejsce, bo ja będę się tutaj kręcił i nie chcę marnować też mojego i waszego czasu. Zaraz wracam. Okej, powracam. W ogóle to jest nie ta lokacja. Po prostu strych jest nie tutaj, strych jest w lokacji obok, do której musimy tutaj przejść. To nie powinno być trudne. Ominiemy tylko tego typa i tam jest strych. Okej.
Już mam dosyć tej misji, ale cóż. Dobra, zobaczmy sobie mapę. No tak, generalnie to jest w ogóle inna lokacja. Poczekalnia, a rzeczywiście, poczekalnia jest w innym miejscu. Zobaczcie, tutaj cała ta... ta jedna część nie była w ogóle pokazana. A, sprytne. Dobra, teraz rozumiem. O, tej świetlicy nie ma w ogóle, zaznaczonej na mapie. I przez to mieliśmy problem, dobra. A my jesteśmy tutaj, na strych trzeba iść... Czekajcie. My wyszliśmy stąd, więc na lewo. Dobrze mówię? Wieża personelu. Okej, przeszedł obok nas. Wieża personelu. Zaraz, nie. Dziewczynka... jest chyba tutaj. Zaraz, poczekalnia. My jesteśmy poczekalni. Zauważył nas. Musimy przeczekać. Ktoś mi tutaj z was proponował, żebym grał w trybie TPP. Aczkolwiek tryb TPP mnie zdecydowanie bardziej tutaj przeraża. Jest rzeczywiście bardziej klimatyczny, tego to nie ulega wątpliwości. Tutaj cały czas idzie. Ale chyba się zgubiłem. Chociaż nie. Dobrze, idę na górę, na strych. Jest. Jest plama krwi. You did it. The cradle can't remember me anymore. We can leave now. Meet me in the lobby. I'll show you the way out. Koniec? Ale cały czas jestem w przeszłości. Opuść z nią przytulisko. Czyżby to już koniec tej misji? Ale cały czas jestem tutaj, muszę uważać. Nawet kroki, jak oni tam idą. Okej. Okay. Czyli tak jak mówiłem, po Tiffie trójce zagramy sobie w Tiffa czwórkę. Generalnie chyba chciałbym się jeszcze wrócić do tej lokacji, bo jak zobaczycie, mówię zadania, to nie mam za dużo tutaj zebrane przedmiotów. Jedynie 46%, to jest bardzo mało. Ze względu na to, że właśnie nie skupiłem się za bardzo na tym, żeby zbierać cokolwiek tutaj, żeby po prostu chciałem pchnąć tą misję jak najszybciej. Nie zależało mi specjalnie, żeby tutaj zbierać przedmioty. Jest dziewczynka. Brakuje mi tego gościa, co tutaj był wcześniej. Te kroki są strasznie creepy. Widać jej cień w ogóle. A wcześniej to przytulisko chyba mnie zamknęło w środku. Zobaczymy.
place remembers you now. You've been here too long. There's only one way to leave the cradle. You have to trick it. I'll help you. First, you have to enter the past as your real self. There's a cage in the storm cellar. You have to go inside it and close the door. Then you'll enter the cradle's memories as your real self. But you can't let the staff find you. If they catch you this time, you'll be dead forever. Okej, okay, to nie brzmi dobrze, ale wiem, gdzie jest piwnica i wiem, gdzie mam się udać. Tutaj jest. Pamiętam, ta dziewczyna mówiła o tej klatce już wcześniej. Że jak się do niej wejdzie, to ona się zamknie na zawsze. Zobaczymy. Nas już stąd nie wypuści. Zobaczymy, co tym razem się stanie. Chyba to nie w tę stronę. W drugą. I tutaj już była ta fiolka z krwią. Początkowo pamiętam, że miałem problem ze znalezieniem jej. Okej, jest ta klatka. This is a different time, just before the end. You look like yourself now, and the cradle can see you. If the staff find you, they'll kill you. There's one last thing you have to do. Go to the top of the staff tower. There's an open window up there. You have to jump out. Then the cradle will think you killed yourself, but you won't really die. You'll just be outside where it can't see you. I'll be waiting for you. Okej, czyli mamy iść do wieży personelu. Ponownie. Zaraz. Wieża personelu to jest. O nie, znowu to. Coś to chyba jest na dole. Mam wrażenie, że słyszę kroki. Ale możliwe, że to z góry. Chyba muszę iść jeszcze wyżej. Mam wrażenie, że jest trochę inaczej teraz, ale może mogę się mylić. No, tam będzie tak stał. Poczekam, aż sobie pójdzie. Trochę się boję, że z innej strony ktoś przyjdzie. Odejdź. Jednak znowu okazało się, że zbłądziłem, pomyliłem miejsca. To jest tutaj, na lewo. W sumie powinienem się domyśleć, ponieważ tutaj przecież jest podpis, że to jest to miejsce, którego szukam teraz. I tutaj mam iść na samą górę. Ja nie wiem, czemu chciałem wrócić do tego drugiego. Tu nic nie ma, to są jakieś drzwi. I to będzie chyba to. Te krzyki. Przypadek numer 3. Historia choroby. Hmm.
cofnąłem się do miejsca, ponieważ tu przywołałem windę. Jak idiota. Musiałem się cofnąć, ponieważ przywołałem tutaj windę. Znaczy chciałem przywołać, ona pojechała do góry i nie chciała wrócić. Nie wiem, czy ona tak strasznie długo jechała. Holy shit. Co jak co, ale twórcy Tifa wiedzą, jak stworzyć bardzo klimatyczne miejsce. Na pewno przytubisko będę długo wspominał. Zresztą cały czas ta misja chodziła mi po głowie. Znaczy nie cały czas, ale dosyć. No to jedna z takich najbardziej klimatycznych misji w grach, jakie kiedykolwiek przechodziłem. Bardzo specyficzna. Podoba mi się. Nie lubię sam generalnie takich, wiecie, klimatów. Strasznych, takich horrorowatych. Ale ta misja ma coś w sobie takiego ciekawego. Takiego intrygującego. Dobra, musimy się dostać do tego okna. Tu siedzą ci gości, nie da się ich jakkolwiek wyminąć. Muszę spróbować z drugiej strony. Wzbudziłem jego ciekawość. No nie da się tędy przejść. Chyba będę musiał użyć tutaj strzały hałasującej. Będę ich odciągnąć. To jest to. Teraz albo nigdy. Finally managed to escape from that place, but I think I'm out of my depth here. I saw an old portrait of a girl who looks just like that keeper translator, but how can that be? I only found traces of the hag. I don't think she's been there since Drept saw her all those years ago. So I'm left with questions, and the vial of blood the ghost had me steal. The ghost is beckoning. I think I'd better follow. This isn't over yet. W tym miejscu sobie skończymy tę misję, już teraz dobiegło końca jako tako. Teraz muszę podążać za tym duchem. Na razie sobie ten zrobię escape, po prostu zrobię osobny zapis i tyle. Nie wiem, jaki to jest poziom trudności generalnie na tym serwie. Nie mam pojęcia, tu są jakieś dziwne. Nie wiem, jak to jest rozwiązane wszystko. Zabiłeś rozżywieńca, zabiłeś coś tam. Jakieś dziwne rzeczy to są wypisane. No i ekwipunek też jest zdecydowanie inny. Nie mamy tu rękawic. A nie, mamy. Dobra, są rękawice wspinaczkowe, więc to jest fajna opcja. I tyle, no to będzie tyle z tej misji. Dzięki wam wszystkim za uwagę. To był taki pierwszy eksperymentalny odcinek z kamerką. I co? Trzymajcie się, mówi dla Skali. Hej.